Witam w kolejnym odcinku programu Matura to bzdura.tv, w którym co tydzień udowadniam Polakom, że matura to właśnie bzdura. Temat tego odcinka to wychowanie fizyczne. Serdecznie zapraszam. Sponsorem tytularnym programu Matura to bzdura jest firma Gzela. Krop. No damage, no fun. Jak nazywa się nasz obecny trener naszej reprezentacji w piłce nożnej? No, takim oficjalnym trenerem jest Franciszek Smuda, ale tak naprawdę wszystkie piłkarskie sprawy i sytuacje załatwia Jacek Gmoch. On to wszystko rozrysowuje piłkarzom naszym wspaniałym na tablicach specjalnie przygotowanych. Na odprawie przedmeczowej? Tak. Podaj nazwisko trenera drużyny narodowej w piłce nożnej. Kurde, wyleciało mi z głowy. Nie pamiętam. Jak nazywa się trener kadry narodowej w piłce nożnej? Nie wiem. Nie wiem takich rzeczy. Podaj nazwisko trenera drużyny narodowej piłki nożnej. Teraz? No, wiem, że do niczego nie doszliśmy, to tak. Jak nazywa się trener naszej kadry narodowej w piłce nożnej? Ulala. Ulala, jakieś chyba niepolskie nazwiska? Rymuje się do ulala. O! Ulala, naprawdę nie wiem. Powiedz mi, na jaką odmianę tenisa potocznie mówimy ping-pong? Tenis stołowy. Tenis stołowy, bardzo dobrze. Który uprawiałem. O! Ale mnie wyrzucili, bo nie klaskałem na turniejach. Czym jest trumna w koszykówce? Trumna w koszykówce? No. Ja wiem, pograłem kiedyś w kosza, chociaż wiem, że nie jestem za dużo, ale grałem w kosza. Też grałem w kosza, ale... No. Pod koszem jest takie pole narysowane, skąd rzucasz osobiste. A, za dwa, tak? Te osobiste, za jeden. Tak? No. A. Powiedz mi, czym jest trumna w koszykówce? Trumna? Nie pamiętam. Ja też nie. To na pewno wiesz, co to jest trumna. Trumna? No. Nie wiem. Trumna, na boisku koszykówki. A, to kółko chyba na środku. Z jakiej dyscyplin sportu składa się triatlon? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę. Biegi jakieś? Coś takiego? Bieg, raz. Skakanie przez płotki? Nie. Skok o tyczce? Nie. Z jakiej dyscypliny składa się triatlon? Triatlon? Wow. Triatlon z... To są... z zimowa. Nie, triatlon nie. Triatlon nie? Co oznacza spalony i kiedy on jest? Spalony jest wtedy, kiedy wszyscy z jednej drużyny są przed zawodnikiem z drugiej drużyny, jest on wtedy na spalonym i gol jest niezaliczony. Niezaliczony, bardzo dobrze. I to wszystko jest w momencie podania. To właśnie w ten moment się liczy. Proszę bardzo, jedne kobiety wiedzą, co to jest spalony, burzymy stereotypy. Kiedy spalony jest w piłce nożnej? Kiedy jakiś piłkarz, nie wiem, wybiegnie gdzieś na sępa, nie? Wytłumacz mi, kiedy w piłce nożnej mamy spalony? Spalony mamy wtedy, kiedy jest strzelany gol za blisko bramki, tak? Od jakiejś tam odległości, za małej? Podam tobie kilka nazwisk i powiesz mi, w jakiej dyscyplinie sportu, jaką dyscyplinę sportu uprawia ta osoba. Agnieszka Radwańska? Tenis. Tenisistka, bardzo dobrze. Agnieszka Radwańska? Nie mam pojęcia. Wiesz? Dobrze, jedziemy dalej. Agnieszka Radwańska. Agnieszka Radwańska, Radwańska. Biegaczka? Agnieszka Radwańska. Nie mam pojęcia. No to strzel. Może trafisz. Kajakarstwo jakieś? Agnieszka Radwańska. Agnieszka Radwańska to jest... Co powiedz? Coś z rakietą związanego. Z rakietą? Mhm. Rakietnictwo, tak? Justyna Kowalczyk. Kurde, coś mi to mówi, nie? Ona tak, wiesz, no, o, pokazujesz dobrze, no. Ale tutaj, no. Nie wiem, te narciasty takie. Tak, biega na nartach, dobrze. Jaką dyscyplinę sportu uprawia Marcin Gortat? Oczywiście koszykówkę. A Marcin Gortat jeszcze? Nie wiem. Marcin Gortat. Nie wiem. Pewnie jakieś, nie wiem, pchnięcie kulą czy coś. Andrzej Gołota. To chyba piłkarz, tak? Nie, no bokser, nie, bokser. Bokser, dobrze. Tomasz Sikora. Ojej.
Sikora. To jest sport zimowy. Sport zimowy, Tomasz Sikora. Może jest jakimś... On biega na nartach i strzela. Mhm, no ale to nie kojarzę, jak ten sport się nazywał. Biatlon. Okay, to jest biatlon. Tomasz Sikora. Tomasz Sikora. Siatkarz? Tomasz Sikora. Nie mam pojęcia. Odpowiedź, no. Telefon do przyjaciela? Wioślarstwo? PZPN, skrót, co oznacza? Polski Związek Piłki Nożnej. Bardzo dobrze. Co oznacza skrót PZPN? PZPN. Kurde, no nie wiem. Coś z nogą właśnie. No, to jest z piłką nożną. Jakieś tam biuro ich główne, jakieś tam, nie wiem. Z ilu metrów strzelamy rzut karny? Z 11. A z ilu metrów strzela się rzut karny? Nie wiem, z 12. A z ilu metrów strzelamy rzut karny? Z 5? Z 3? Trochę więcej. 9. 8. 8. 7. Jeszcze. 6. Skąd wzięła się nazwa maraton? Maraton? Od butu. Czego, maraton może? Kolega mi podpowiada od butów, ale raczej to nie to. Nie od butów. Maraton. Nie wiem, mi się kojarzy maraton z bieganiem. Nie wiem czemu. Co znaczy skrót PKOL? Nie mam Polska, Polski Komitet Olimpijski. Bardzo dobrze. PKOL. PKO? PKOL. Nie wiem. PKOL. PKO. PKOL. A PKOL. Nie mam pojęcia. Zademonstruj słynny gest Kozakiewicza. O taki o. Taki o, dobrze. Czy byłabyś w stanie zademonstrować słynny gest Kozakiewicza? Nie. Nie pamiętasz, jak on wyglądał? Nie słyszałaś o nim? Nie przypominam sobie. Gest, który pokazał Kozakiewicz, kiedy przeskoczył tam przez poprzeczkę, skoczył wzwyż i pokazał to Rosjanom na stadionie, kibicom. Czy wiesz, co mógł pokazać? Bo skoczył, udało mu się i pokazał coś charakterystycznego. Może tak. Podobnie. Podobnie? Podobnie. Jak nazywa się kolarz, który najwięcej razy w historii wygrał Tour de France? Jeden kolarz, jakiego znam, to Lance Armstrong. Także dobrze. Pewnie on. Jak nazywa się kolarz, który najwięcej razy wygrał Tour de France? Nie, to nie ja. Nie wiem, ale pewnie jakiś Francuz. Amerykanin. Amerykanin. Nie wiem, nie mam pojęcia. Armstrong. O. A na imię ma? Louis. Co oznacza skrót AWF? Akademia Wychowania Fizycznego. Wojskowa Finlandii. Co ile lat organizowane są igrzyska olimpijskie letnie? Co 4. A zimowe? Co 4. To jest to 4 lata, bardzo dobrze. Co ile lat organizowane są igrzyska olimpijskie? Co? Letnie. 4. A zimowe? Co 2. Jak inaczej nazywamy piłkę ręczną? No nie wiem, no ręczna to ręczna. Szczypiorek? Szczypior, gra w szczypior. Szczypiorniak. Szczypiorniak, dobrze. Piłka ręczna. Handball po angielsku, tak? Powiedz mi, jak inaczej nazywamy piłkę ręczną, potocznie? Siatkówką. Tak? Piłkę ręczną. Nie. Piłka ręczna? Z wijakiem, coś takiego? I to już wszystko w tym odcinku, a ja zapraszam Was jak zawsze na kolejny odcinek w piątek o godzinie 10. Zapraszam Was również na Facebook Adama, ponieważ on publikuje tam informacje na temat nowego programu, którego premiera będzie już 31 sierpnia. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia za tydzień bez czeki. Pozdrawiam mamę, tatę i Spidermana. Okej, dobra.